Nie! Ja p***ole, jeszcze ktoś do mnie dzwoni, ja pisz! Kurwa mać! No właśnie. To, że jestem spokojny, to nie znaczy, że to zrobię. Tak jak grasz na Starpoza. Jest! Kupiłem mocny gaz! Ej, grę mi skraszowało! Grę mi zlagowało! Nie, proszę, odetnij się! Nie wiem, czy mi na OBS-ie słychać. Dobra, grę mi już chciało. Ogólnie problemy z kompem. Nie wiem, nagrywało się? Dobra, nagrywało się. Ej, muzyka od razu mi wypaliło. Ta muzyka jest tak super! Fajna endscreen, propos. Troszkę unlucky. No powiem, troszkę unlucky. Miałem to sprawdzać po jakby... Po sesji. 25 razy, 25 ledów na drop endingu. Ten drop ending, propos, to jest jeden z hardest partów, nie licząc właśnie... tego duala z blackoutami, gdzie zmienia wam w górę, w dół. Bo to jest jeszcze większy choke point. 94 był mój worsteadem i to była bardzo dziwna śmierć. Cieszę się, że zaraz to wbiłem. I teraz tak, to jest szczerze mój ulubiony poziom w tej grze. Nie będę kłamać. Może miałem trochę ciężki czas przez właśnie mój komputer, mój sprzęt, widzieliście, że mi zacięło. Będę musiał to napisać na pointer crate'ie. Ale jest to mój ulubiony extreme i ogólnie poziom w grze. Po prostu gimmicki ma świetne, deku ma przepiękne, atmosfera ma zajebistą, muzyka ma piękną, nie wiem czy widzieliście jak zmieniłem właśnie teraz opisy poziomów. I teraz jeszcze będę dopisywać swój placement. Jeśli chodzi o placement, uważam, że ten poziom jest o 30 tak około spotów overrated. Co? Overrated, tak, underrated jest. Tak, na pewno jest to trudniejsze od Shardscapes, który jest 88. Na Shardscapes napisałem, że są 20 spotów około overrated, ale powiedziałbym, że tak jak na przykład mam 46 na Bloodlaście, że to jest trudniejsze trochę od Blasta. No i od Covarety to też jest trudniejsze. Od Cold Sweata jest nawet porównywalne, tak szczerze. Ale znowu dzięki temu poziomowi przypominam sobie właściwie sposób praktisowania poziomów, żeby nie raszować, bo ten poziom przechodziłem przez półtora miesiąca, przez to, że byłem na wakacji i nie raszowałem go. Ale znowu też widziałem, że jak grałem tylko w ten poziom, zaczął mi go beznadziejnie iść i nie chciałem wracać do kopii i uczyć się tego poziomu. I to był błąd. I właśnie przez dzisiaj, nie przez te ostatnie dni, tylko dzisiaj, zacząłem grać tak, że brałem kopię. No po prostu tam, gdzie umierałem, na przykład 3 razy już umarłem w tym parcie, od razu wchodziłem na kopię i sprawdzałem coś nie tak. Atempty. Jeśli chodzi o, no, o główną kopię 4652 plus 15206.
propos, jestem pierwszym polskim Wiktorem, bardzo się z tego cieszę. No chyba, że będzie jak szart z Kajpsami i jakaś osoba, pozdrawiam Cyniaską oczywiście, bo wtedy nie wiedziałem, że to po prostu zrobi to przede mną, ale nie słyszałem, żeby ktokolwiek grał The Sinka. I chciałem powiedzieć, że polecam naprawdę spróbować sobie to pograć. To jest bardzo dobry, solidny poziom. Przy okazji spróbuję jedną próbę Rabbit. To tam się nie liczyło. To tam się liczyło, zawsze tak jest, nie wiem, jakoś chciałem coś zrobić i... Kościół, nawet nie da się skipa na 99%. No i co ja mogę powiedzieć? Dziękuję za oglądanie, postaram się zmontować w miarę ten film.